Kiedy ostatni raz zrobiłaś życiówkę? Kiedy ostatni raz biegałaś bez bólu, bez kontuzji? Wojtek, bo o nim dzisiaj będę mówił w filmie, w zeszłym tygodniu, w środę, pobiegł dychę w 36:30, co jest po 3:40 na kilometr. A gdy zaczynał treningi u mnie, zaczynał treningi w Matner Running Team, to miał na dychę 42:43. Jak do tego doszło, jak Wojtek tego dokonał, jak pobiegł te 36:30 na 10 km, zapraszam do oglądania filmu. Cześć, z tej strony Paweł Matner, jestem trenerem biegania i fizjoterapeutą, a Ty znajdujesz się na kanale Matner Running Team, więc jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to kliknij subskrybuj kanał, wtedy niczego nie przegapisz, wtedy filmy, które dla Ciebie nagrywam, będą do Ciebie docierały. W zeszłym tygodniu, w środę, Wojtek pobiegł 36:30 na 10 km, to jest po 3:40 na każdy kilometr. Jak to się stało, że zrobił taki progres, gdy zaczynał u mnie, miał 42:43 na dychę, a teraz biega 36:30? Kiedy Ty ostatni raz zrobiłeś życiówkę? Kiedy Ty ostatni raz biegałeś bez bólu i bez kontuzji? W dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, jak trenowaliśmy z Wojtkiem, jakie treningi wykonywał, jakie interwały biegał i po ile na kilometr. Wojtek, gdy zaczynał u mnie treningi, biegał na dychę 42:53. Teraz biega 36:30. Na 5 km biegał 21:59, a teraz biega 17:30. Jak do tego doszło? Ile wykonywał treningów w tygodniu? Jakim tempem biegał rozbiegania? Jaki robił trening siłowy? Jaki robił trening interwałowy? Ile już Wojtek u mnie trenuje, ile czasu już u mnie trenuje. O tym będę dzisiaj mówił w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Ile treningów w tygodniu Wojtek wykonywał w drodze do pobiegnięcia 36:30 na 10 km, czy chociażby 17:30 na 5 km? Standardowo były to 4 treningi w tygodniu, 2 treningi grupowe plus weekend, czyli sobota i niedziela. Przez okres dwóch, bodajcie do 3 tygodni, była intensyfikacja. Wojtek trenował 5 razy w tygodniu, czyli po prostu w środę miał dodatkowy trening rozbieganie i trening siłowy. Czyli podsumowując, wykonywał od 4 do 5 treningów tygodniowo, z czego główną część stanowiły 4 treningi tygodniowo, 2 grupowe i 2 indywidualnie we własnym zakresie w weekend. Wtorek, czwartek plus sobota i niedziela. To tyle. Jakim tempem Wojtek biegał rozbiegania, czyli te tak zwane biegi w pierwszym zakresie intensywności, rozbiegania, wybiegania, biegi w tempie konwersacyjnym, tlenowe, czy chociażby regeneracyjne, podtrzymujące lub też przygotowanie do kolejnego etapu treningowego. Wojtek rozbiegania biegał na prędkościach około 5:40. Jak już się zbliżał do 5:30, to było to już zdecydowanie za szybko, dostawał opieprz, bo jest to zbyt mocny dla niego trening, więc głównie tempa rozbiegań oscylowały w granicach około 5:40 na kilometr. 5:40 na kilometr. Tyle Wojtek biegał głównie większość swoich treningów. Aha, i przypominam Tobie, że już ten piątek, jak w każdy piątek o godzinie 20:30, jest kolejny webinar trenera Matnera. Już w piątek, czwarty webinar trenera Matnera, będzie mówić o treningu siłowym, trening siłowy biegacza. Z moim gościem będzie Katarzyna Kurowska. Oglądajcie webinar trenera Matnera i jednocześnie przypominam o podcaście trenera Matnera. Możecie mnie słuchać w aucie, w drodze do pracy, w samochodzie. Link do podcastu znajdziecie tutaj w opisie filmu. Podcast trenera Matnera. Słuchajcie i bądźcie zdrowi. Jak wyglądał trening interwałowy Wojtka? Początkowo zaczynaliśmy od biegania odcinków 400-metrowych. W 3 seriach po 5 powtórzeń, aż finalnie doszliśmy do momentu, że Wojtek zrobił 20 razy 400 na przerwie minutowej przerwie w truchcie, czyli cały czas był w biegu, 20 razy 400 na przerwie minutowej. I teraz tak, po ile biegał te 400? Biegał je przede wszystkim, zazwyczaj w większości przypadków to było po 1:36, czyli 4:0 na kilometr. 4:0 na kilometr. Tak, biegał 400, czyli była 400, 1:36, przerwa, minuta w truchcie i bach, następna 400 i tak 20 razy
400, 20 razy 400. Kolejnym etapem w treningu interwałowym Wojtka było wrzucenie odcinków kilometrowych, na przykład 8 do 10 razy kilometr na przerwie 2 do 3 minutowej i wtedy już bardziej skupialiśmy się na prędkościach startowych, około 3,40 na kilometr, ale co najważniejsze, ta przerwa, te 2 bądź 3 minuty była cały czas w biegu, nie było zatrzymywania się, więc przerwa była cały czas w biegu, w truchcie, bez zatrzymywania się, ale do tego etapu dopiero doszliśmy, to było ostatnie 3, może 2 nawet tygodnie przed samym startem, a nie, że my w czerwcu już zaczynaliśmy biegać tysiące. Nie, dopiero ostatnie 3, max 4, może 2 tygodnie przed startem były biegane te tysiące. Jak wyglądał trening siłowy Wojtka? No, poczynając od przygotowań, które rozpoczynały się w czerwcu, pierwsze 2 praktycznie miesiące to były same spokojne rozbiegania, krótkie, czasem nawet 3-kilometrowe i masę ćwiczeń z gumami, masę ćwiczeń stabilizujących, siła biegowa plus ćwiczenia indywidualne, które Wojtek miał wykonywać w domu, zwiększający zakres ruchomości w stawie skokowym, czy chociażby wspominany wcześniej wielokrotnie złoty środek, jakim jest protokół Alfredsona. To ćwiczenie Wojtka jest standardowe jego ćwiczeniem, jest jego standardowym ćwiczeniem, więc protokół Alfredsona. Później w kolejnych etapach oczywiście zwiększenie ilości siły biegowej pod postacią skipów ABC i tak dalej. Trening na pachołkach, ale też wykonywanie jedna stricte jednostka treningowa w tym okresie intensyfikacyjnym, gdzie miał 3 tygodnie, tych 5 treningów w tygodniu, to jeden trening w środę był skupiony na treningu siłowym, gdzie miał zestaw ćwiczeń do wykonania, najpierw rozbieganie, dyszka bądź 12 i do tego zestaw ćwiczeń stabilizacyjnych, siłowych do wykonania w domu. Między innymi te ćwiczenia znajdziecie w e-booku Kontuzje biegacza, link do e-booka znajdziecie w opisie, tam są te ćwiczenia, które wykonywał Wojtek. Ile czasu Wojtek u mnie trenuje? Wojtek trenuje u mnie 2 lata i z tego wyniku 42,53 wskoczył na wynik po roku czasu, w 2019 roku, czyli w zeszłym roku, pobiegł jesienią 38 z groszami, 38,51 bodajże, jeśli dobrze pamiętam. I teraz tak naprawdę od czerwca, od zera znowu zaczynaliśmy treningi po pandemii, od czerwca do listopada przygotowaliśmy i Wojtek pobiegł 36,30. Najpierw pobiegał piątkę 10 października, 17,57, idealnie tyle, ile miał pobiec. Później 5 listopada znowu była piątka, kazałem mu pobiec 17,30, pobiegł 17,30 i po tej piątce, 6 dni po tej piątce, czyli w środę 11 listopada na Masneriadzie, Wojtek miał pobiec 36,30 na dychę i tyle pobiegł 36,30 na dychę. I taki też trening, bo biegał tysiące po 3,40 i dwójki po 3,40 i tyle też pobiegł, na to go został przygotowany i tyle pobiegł 36,30, czyli po 3,40 na kilometr. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, dotrwałaś do tego momentu, napisz w komentarzu Wojtuś, napisz w komentarzu Wojtuś. Ja Tobie dziękuję za oglądanie. Paweł Matner, fizjoterapeuta, trener biegania. Biegajcie i bądźcie zdrowi. Polecam Wam film, gdzie opowiadam o tym, jak biegać na czczo. Ten film pojawia się gdzieś tutaj. Biegajcie i bądźcie zdrowi. Paweł Matner, cześć!